zabierz ten telefon. Mam nadzieję, że cię nigdy więcej nie zobaczę. Jedenastka to jest jeden z najładniejszych numerów, jaki można sobie wyobrazić. Powód drugi polega na matematyce. Jeżeli wyobraziłem sobie, że będę miał tych postaci około 10-12, ale niektóre występują w tym samym wątku, czyli będzie tych wątków prawdopodobnie albo 8, albo 9. No i teraz multiplikując 8 razy 11, 88 minut plus finał, 93, napisy jakieś, to jest idealny rozmiar filmu. Na początku miałem tylko wizję finału. Wiedziałem, jak film skończyć, ale oczywiście nie wiedziałem, jaki to będzie film. W związku z tym musiałem działać wstecz. Wiedząc, że chcę doprowadzić do takiego finału, musiałem na początku sobie ustalić, jaka grupa ludzi, kto to będzie, ci wszyscy, którzy się znajdą w tym konkretnym miejscu o tej konkretnej porze, żeby wziąć udział w finale. Oh yes, she did. So? I'm here. Ja byłam zaproszona na zdjęcia próbne do innej roli, do roli alpinistki, to co teraz gra Agata Buzek. I czytałam ten scenariusz pod kątem tej właśnie roli i tak mocno zarezonowała ze mną ta postać tej aktorki, tej głównej bohaterki. Tak sobie myślę, Boże, to jest dla mnie. I ostatecznie tak się stało. Ja z Wojtkiem się dowiedziałam, jechaliśmy razem taksówką i dostaliśmy telefon od pana Jerzego. Właśnie z informacją, że to my dostaniemy te, zostaną nam powierzone te główne role. No i to była wielka euforia. Pan taksówkarz się zdziwił, dlaczego tak krzyczymy. Zaczęliśmy krzyczeć z radości, że nam się udało i że będziemy małżeństwem w filmie. No też to było wielkie wyzwanie, bo moja postać jakby jest kompletnie inna niż ja sam. Nigdy nie byłem tak chorobliwie zazdrosny, ani tak obsesyjnie, szaleńczo za kimś, więc dla mnie to było wielkim wyzwaniem stworzyć potwora, który kocha. Moja historia jest też ciekawa, bo jak usłyszałem, że pan Jerzy robi film, to pomyślałem, że jest duża szansa, że nie wie o moim istnieniu, o moim marzeniu, żeby zagrać w jego filmie. W związku z tym uruchomiłem możliwe kanały do tego, żeby zdobyć numer pana Jerzego i wykonałem telefon, przedstawiłem się i powiedziałem, że jeśli będzie miał taką okazję zobaczyć mnie gdzieś w swoim filmie, to ja jestem. Uzbierawszy paletę kilkunastu osób na tyle zróżnicowanych zawodowo, społecznie, materialnie, zacząłem sklecać całą tę akcję. Oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że finałowy kształt filmu powstanie w montażowni. I mieliśmy 65 wersji montażowych, więc ja nawet tak z ciekawości w pewnym momencie spojrzałam na timeline i jak układają się te sceny. I na przykład jest tak, że zaczyna się film, znaczy oprócz prologu zaczyna się film od 93 sceny, potem 74, 4 i 12, 16, więc generalnie ten scenariusz został nieco przerobiony przez nas. No oczywiście to trwało na przestrzeni wielu miesięcy, ale wydaje mi się, że gdzieś tak przy 30 wersji montażowej już zaczynaliśmy chwytać, o co w ogóle chodzi. Moim głównym zagadnieniem było, jak podejść tutaj w tym filmie do aspektu czasu, bo wszystko się odbywa w 11 minut, czyli jednocześnie jest taka jedność tego czasu u wszystkich bohaterów, a staraliśmy się zróżnicować te wątki. Czyli najważniejszym takim moim problemem było to, jak ten czas, ten sam czas pokazać w różny sposób. Trochę traktuję ten film jak poemat, w którym
użyte są różne metafory i symbole. I jak to jest w wierszu, no nie tłumaczy się tych metafor, to one mają dotrzeć indywidualnie i każdy może je sobie sam zinterpretować. Everything's perfect. Może naprawdę chciałam się zabić. Ten film, po przeczytaniu tego scenariusza, ja poczułem, że on mówi właśnie, pan Jerzy, to jest dzieło, które bezpośrednio dotyka istoty świadomości, czyli tutaj w tym wypadku informacji, znaczy, że tego, że jesteśmy w jakimś sensie w erze Ducha Świętego, już w Królestwie Ducha Świętego, czyli w Królestwie Informacji, że ta informacja, która bije z ekranu, to wszystko jest możliwe do rozpadnięcia na najdrobniejsze cząsteczki, których kryje się tajemnica i to jest nieodkryte, ale że to odkrycie, że przez nas przenika informacja, że my jesteśmy materializacją jakiejś informacji, że ta informacja przebiega z ust do ust, z ucha do ucha, że ona tworzy rzeczywistość, no to jest ten element metafizyczny tego filmu dla mnie, który go unosi na poziom właśnie poematu. Z tym zawsze jest prawdopodobieństwo, że możemy nie wrócić. To wiemy. Ważne jest to, co Jerzy powiedział wcześniej, jak projektujemy swoje życie i co w głowie sobie układamy. Bo tak naprawdę, gdyby mój bohater, mąż, nie szedł za wyobraźnią, nie projektował sobie wielu rzeczy, to pewnie one by się nie wydarzyły. Więc to, czy tam dążymy do katastrofy, czy będzie źle, czy będzie dobrze, tak naprawdę zależy od nas i od tego, jak sobie to wszystko w główce poukładamy, jak będziemy podchodzić do życia, wtedy będzie good. Według wszelkich znaków na ziemi i na niebie nie zmierzamy ku promiennej przyszłości. Wydaje mi się, że to, co nas czeka, to są bardzo, bardzo trudne chwile. Miesiące, lata i ja nie widzę źródła, z którego mogłoby nadejść jakieś zbawienie dla tego świata. 11.